Proszę Państwa, jest to bardzo budujące, że jesteście tutaj w takim niższym gronie. Bardzo jest mi miło, jak już powiedziałem, tutaj wszystkich gościć. My jako Gmina Zabierzów dokładamy wielu starań, aby promować wszelkie dyscypliny sportowe i doceniać tych, którzy w tych dyscyplinach osiągają wyniki. W 2016 roku wójt gminy Zabierzów nagrodził łącznie 55 osób, przyznając sportowcom i trenerom w sumie 42 790 zł. Mamy właśnie nie tylko jakieś wyniki na poziomie niższym, powiedzmy gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ale także mamy wyniki na poziomie krajowym, międzynarodowym, różnych szczeblów. No nie bierze się to znikąd, bo właśnie ta praca o podstaw jest na tyle ważna, żeby ci zawodnicy mogli zaistnieć na jakichś wyższych poziomach zawodów sportowych. Na początku muszą się znaleźć gdzieś w tym pierwszym swoim klubie. Ja dostałem wyróżnienie za otwarte Mistrzostwa Polski. Zająłem tam trzecie miejsce oraz za zajęcie dwa razy drugiego miejsca na otwartych Mistrzostwach Niemiec i trzeciego miejsca. Za udział w otwartych Mistrzostwach Niemiec zostałem tam drugie miejsce oraz za udział w Mistrzostwach Norwegii. Indywidualnie zdobyłam srebrny medal na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, a tak no to w większości takie medale z Mistrzostw Polski mamy raczej w drużynie. No i jeszcze za czasów juniora i juniora młodszego Puchar Polski zdobyłam raz i raz byłam druga w Pucharze Polski w całej edycji. No tak, mamy treningi 4 razy w tygodniu i każdy trening jest ku czemuś przeznaczony. Na przykład we wtorek mamy siłownię, we wtorek mamy zajęcia na przykład z pojedynków 1 na 1. W tym roku zajęliśmy właśnie wicemistrzostwo Małopolski w kategorii kadeta B, czyli rocznika 2000 i młodszych. W tym roku mieliśmy szansę jechać na Mistrzostwa Polski. Jedną z nagrodzonych osób jest Karina Lipiarska-Pałka, wybitna zawodniczka klubu łuczniczego Ogród Zabierzów. Karina, która jest liderką tutaj w sekcji i zresztą no, wyraźną kandydatką w tej chwili na Olimpiadę w Brazylii, ona trenuje praktycznie 2-3 razy dziennie często. Niestety nie może pracować przy takim układzie i walczy. Jej ambitnym celem jest start na Olimpiadzie i powiedziała, że bezwzględnie ona musi na Olimpiadę jechać. Wszystko poświęci temu. Trzymamy kciuki za sportowców z Zabierzowa. Życzymy kolejnych sukcesów i by żadne kontuzje nie krzyżowały ich planów.